Moi drodzy, z mojego miejsca pracy w Duisburgu, zaraz za moim domem, w którym pracuję, nagram wam taką namiastkę wsi. Czyli właściciel, czyli syn tego pana, którym ja się opiekuję, ma taki stan. To jest w mieście, ale od strony ulicy mamy normalnie ogród, wejścia. A z tyłu od zaplecza, za budynkami, bo tu ma dwa domy, mamy stawik. Teraz wam nakręcę to wszystko. Jak mamy namiastkę wsi. Proszę, proszę bardzo. W tym stawie, tak niepotraźnym, tak niedużym, wyobraźcie sobie, są potężne karty. W czasie, kiedy ten pan Ingo karmi je, no dzisiaj akurat nie mogę tego nagrać, wyskakują potężne po 10 kg. Tutaj są boki, tak tego stawu odrzeża, tam ma taki barak, w tym baraku wszystkie potrzebne narzędzia, jest zapalony rybakiem, takim wędkarzem, a i rybakiem pewnie jeździ na potężne akweny, a to jest jego pasja. Jeździ na potężne akweny łowić, a te swoich tutaj nie łowi. O, tu stoją takie różne fajne ozdoby. Przejdziemy się tam, przejdziemy tu, mamy namiastkę. Miastkę, naprawdę na to dorf, teraz dorf. Teraz dorf w Gisztadzie. Patrzcie, nawet pałeczka Bazia, pięknie to wygląda. Pięknie, pięknie. Ja tu się przemieszczę i nagram tutaj perspektywy jeszcze. I tutaj Robert, tam bliżej, sobie odpoczywa. O, tam na tym kroku przed, na tej łączce, o tak jak widzimy, pod stawikiem, tam sobie często siedzę. Odpoczywa. A tu już wam pokażę. Pana. Że czyta gazetę. No i sądzę, prawdopodobnie jest to lat. Mówimy w tej chwili. Tu jeszcze namiot takiego kaktusa, który bardzo mi się podoba. Jakaś odmiana kaktusów różnych, ale ten robi. Tu jest moje sąsiedztwo. Cały czas mamy stawić. Cały czas stawić. Stawić, stawić, stawić. I tutaj gdzieś o, w tym miejscu rzucamy bułkę. I tak po 3-4 minutach zaczyna się bój o tę bułkę. Wyskakują potężne ryby. Potężne karpie, inne, no ważące po 10 kg. Jak małe rekiny wyglądają na tle tej małej. No właśnie, wyglądają naprawdę pokaźnie. No powiedzmy takie 10-kilogramowe stawiska wyglądają naprawdę cudowo. I tutaj wam nakręcę moje sąsiedztwo. Tutaj nakręcę wam mój pokoik taki. O, tamte dwa okna. To Robert. W dwóch oknach, ale mało tego. Mam dwa okna tu, dwa okna na ulicę. I dwa okna z tej strony. Razem mam 6 okien, tak jak w wieży takiej, taka malutka wieżyczka, fajnie, coś fajnego. Pokój taki antyk, fajnie, tam sobie odpoczywam. I tu moi sąsiedzi wszędzie. A to dom mojego właściciela. No, czy właściciela, pracodawcy. Żaden właściciel mój. Praca jak każda inna. Chcą, żeby pracować nie płacą.
łaski nie robi. Ja ciężko pracuję przy jego ojcu, bardzo mocno się opiekuję. Dobrze myślę. Mam ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o opiekę. I w tak ciężkim stanie drugi, bo pacjent mój w ogóle się nie rusza. Tylko na żadnego ruchu jest. Tak jakby można powiedzieć osobą o totalnym wylewie, ale to nie jest, ale to jest taka totalna amnezja. Aby przykrócić mięśnie. Zerowy kontakt. Ale cóż. Mówię przy okazji mojej pracy, nagrywając to miejsce. I dzielę się z wami tym wszystkim. Ale tak można i pracować, i po prostu korzystać z takiego urokliwego miejsca, jakim jest to miejsce fajne. Tu ma fajny ogrodzik. Taki, takie wszystko fajne, naturalne. Takie na miastkę natury. A tam już chodzi te domki. Ten żółty domek, tam już jest miasto. Tam ulica Herkliwa, jedna druga. Za tym domem również. Tam dalej też. Tam z tyłu też. A w środku miasta mamy o wieś. Mam telefon w górę. Halo? A witam Cię, Iwona, witam. A gdzie teraz jesteś? Gdzie jesteś? W Duisburgu jeszcze? No, myślałem, że w Duisburgu jesteś. Ja sprawdzałem dzisiaj, wiesz co, jak się przeszedłem, bo ja byłem na spacerze, przeszedłem się i musiała być jechać 933, tak, dobrze mówię? Do końca na pętlę, do końca na pętlę. Ja tam byłem dzisiaj na tej pętli. To jest ulica Lili, coś tam. Ja tam byłem dzisiaj, no chodziłem tam i sprawdziłem sobie, ja byłem na tą, i tam właśnie jest zejście od razu na Grem. Fajnie, super. Możemy się tam przejść, jest tam też chyba jakaś kafejka, można iść na kawę, porozmawiać, posiedzieć. A ja teraz sobie jestem tutaj w ogrodzie, wiesz co, rozmawiam z sobą przez słuchawki i nagrywam tutaj filmik tego, mam taki fajny staw tutaj, wiesz. To jest w mieście, a od wewnątrz budynków jest staw, mały stawik, taki z pasją. Ten pan tutaj ma taką pasję i karpie tutaj ma, wiesz? I tak jakby kawałek wsi w mieście. I to. Dobrze, tylko tylko jak przyjedziesz, będę porozmawiać, żeby, bo ty masz tam męża chyba, tak, żeby nie był nerwowy, zły na ciebie. Bo jeszcze mi się oberwie, nie? Aha. No to pójdziemy gdzieś. Ja też nie znam tutaj tak nic, tylko to te miejsca, w które ja wychodzę na spacer, tak, nie? To tylko tutaj to ojciec. Ja muszę też sobie właśnie na ten wyjątek trochę więcej czasu wygospodarować,
bo teraz właśnie, nie, tutaj ta pani, czyli synowa tego podopiecznego mojego wyjechała na 4 dni dzisiaj, a on gdzieś tam ciągle krąży, nie ma go. Właściwie ja nie przewidziałem tego, ale chyba najbardziej pasowało mi dzisiaj, dopiero teraz, jak trzeba się pożegnać dzisiaj rano, ale to nic, w piątek też znajdę czas. Ale to rano się dopiero dowiedziałem, ale to nic tam. To nic. Coś tam się wymyśli, nie? Dobrze, dobrze. To dziękuję ci, Iwonka, za telefon. Dobra. Później sobie zerknę w komórkę i później zerknę w komórkę i tam zapiszę. O, ja się tutaj wzajemnie dziękuję. No ty się fajnie uśmiechasz, masz miły uśmiech przez telefon. Zobaczymy jak na żywo będzie, nie? Dobra, to na razie, nie? Pa. I niemiecka flaga. I Van Gogh. No, dzięki Van Gogha. Yeah.